To witam Państwa bardzo serdecznie pod budynkiem Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Miło mi jest zakomunikować, że udało nam się w tym roku dzięki gronu życzliwych ludzi uratować jakiś ciekawy obiekt przed zniszczeniem. Miło mi jest pokazać Państwu ten piękny kartusz, który zdobi budynek z 1890 roku, a więc bardzo stary. Kartusz, który my staramy się wykorzystywać na różne sposoby, promując szkołę, między innymi wykorzystując ten kartusz w logo szkoły. Do tej pory on był może mało zauważalny, bo był jednak dość zniszczony i pokryty patyną czasu. Ale podczas ostatniego przeglądu technicznego budynku wiosną okazało się, że wymaga on natychmiast remontu wraz z częścią elewacji, którą Państwo możecie zobaczyć, górną częścią. Okazało się to na tyle pilne, że trzeba było zmobilizować odpowiednie środki i siły i doprowadzić do tego, by dokonać renowacji kartusza oraz naprawy elewacji. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy rusztowanie można ściągnąć i światu pokazać ten, moim zdaniem, bardzo ładny element. Bardzo chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim Państwu, którzy przyczyniliście się do tego, że mogliśmy uratować ten obiekt, bo zasługiwał na to. Starosta jest absolwentem tej szkoły? Tak jest. No to chyba tym bardziej dumny z tego, co się dzisiaj wydarzyło. No ja się cieszę ze wszystkiego, co przy tej szkole się dzieje. Tak jak każde jakieś działania, które przynoszą efekty powodujące, że ta szkoła jest po prostu fajniejszą, lepszą szkołą i młodzież ma też lepsze warunki. Tak jak to, że się udało to boisko nowe wybudować. To, że jakieś kolejne prace, może które dla młodzieży takiego wielkiego znaczenia już nie mają, tak? No bo boisko to jest bezpośrednio coś dla młodzieży, tak? No a ten kartusz to tak bardziej, można powiedzieć, dla historii, dla wszystkich Kamiennogórzan, no bo to jest ładny obiekt po prostu, to bryła tej szkoły jest bardzo ładna. Ten element teraz faktycznie po tym remoncie i po naprawie no, zdobi bryłę tej szkoły. Tutaj dyrektor i wykonawca też mówili, że gdyby pozaplanowo, czy dodatkowo jeszcze poza tym, że chodziło o to, żeby go uratować i ten kawałek ściany pod nim, co zostało wykonane, to jest podświetlenie tego elementu architektonicznego zainstalowane. No to kolejny jakiś fajny element w Kamiennej Górze, który przecież nasze miasto będzie upiększał. No, myślę, tak powiem, ku uciesze wszystkich mieszkańców. Zapraszam wszystkich serdecznie, żeby wieczorem, gdzieś będąc na spacerze, podejść sobie pod liceum i zobaczyć, jak to wygląda. Ja sam nie widziałem, jeszcze powiem Państwu, jak to wygląda, to podświetlenie. Sam jestem ciekawy, na pewno dzisiaj wieczorem sobie podejdę, żeby to zobaczyć. Ile to kosztowało, Panie Starosto? No bo środki wyasygnowało starostwo, czy może jeszcze konserwator zabytków? Około 70 tysięcy złotych z budżetu powiatu.